Witam w moim pierwszym odcinku na kanale YouTube. Posłuchajcie, nazywam się Ignacy Wynaczyk i będę nagrywał, jak otwieram Super Zinksy. No dobra, to proszę nie komentować mojego odcinka, bo to mój pierwszy odcinek. I mogę być, troszkę dziwny. Także zostawiajcie lajki, subskrypcję, i oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach na moim kanale. Dobra, zaczynamy! No to może na początek coś małego? Takie pudełko Super Zinks, takie niepozorne z czwartej serii. Dobra, nieważne. Dobra, to otwieram. I wyciągam stamtąd jakąś epicką furę. Furę taką. Taśma. To jest taśma? Nie, to jest rolka papieru. Nie, to jest taśma. I patrzcie, ta figurka jest epicka. To jest taśma. Dobra. Dobra, wsiadę do tego wozu. O, coś tu jest. Dobra, wiem do czego ten Jinx służy i to coś. Ale najpierw zobaczcie, jak to działa. To są takie szczypuście. To postawię go tu, żebyście widzieli go. Tu. O. Widać go chyba? No i otwieramy jeszcze takie oto pudło. Dobra, pudło. Pudło się otwiera. To zobaczmy, jak to się... Zabijam Super Zinksa na kartonie. Zabiłem Super Zinksa na kartonie. W ogóle. Mam pozdrowienia na Miss Agi, Wojana, i dla Disowskiego to no głównie... jeszcze dla jeszcze jednego takiego fajnego youtubera, Juniorskiego. Zresztą to oni wszyscy zainspirowali mnie, żebym zaczął nagrywać... Dobra. Popatrzcie, tutaj mamy takie cosiek. Zaraz takie coś się dołączy do tego cosia. I zobaczymy, co się stanie. To znaczy, ja wiem, co się stanie, bo ogólnie mam takiego cosia już, tylko że dobrego. Wyciągnę tego. Kurde, ale to trudno wyciągnąć. Jest. Jest. Za chwilę zerkniemy sobie na te zinksy w tym tajemniczym pudełeczku. Ale najpierw wyciągniemy tego srebrnego i tego scyzoryka. Super. Dobra. To może najpierw tego srebrnego. On taki fajny. Ja już go mam. Mogę się wymienić. Dobra, tak czy siak, wyciągnąłem go i to jest taki jakby, taki scyzoryk. Cześć! Dobra, za chwilę wsiądą na swoje slajdery i polecą! Dobra, a teraz otwieramy tajemnicze pudełeczko. Powiedzcie mi proszę, kto tu się znalazł? Kto tu jest? Ja dobrze to... Rękawiczka i... Jak on się nazywał? Ten okularnik? No nie, to... Ten to moja powtórka, a ten to natomiast niebieska rękawiczka, której jeszcze nie mam, ale mam pomarańczową, więc to kiepsko. Café au café. Dobra, czyli tak naprawdę to są moi jedyni nowi. No jeszcze ten tu cudak na motorku. Dobra, a teraz zobaczycie, do czego służą... Ten oto tu slider z fioletową strzałką i ten oto tutaj, ten dziwny, ten. Dobra, to tak, wsadzamy do tego dziwnego pojazdu ze szczypcami srebrnego naszego. W ogóle jeszcze wam nie pokazałem chyba. Taki gwóźdź jakby. Możecie sobie zatrzymać filmik na jego i popatrzeć sobie dokładniej. Dobra. To może jeszcze rękawiczkę damy na... tu.
A, zapomniałem wam powiedzieć. W tej serii są coś takiego, są jak super duety. I to... No właśnie, super strzelec strzela. A teraz jak widzicie, połączyłem te dwa super slidery i zobaczcie, co się teraz stanie. Chcecie nacisnąć o ten tu przycisk i wtedy... A, właśnie. Nie... No i wtedy wyleci. O, nie pokazałem wam jeszcze, jak to złożyć. Te dwa jinxy trzeba w siebie wsadzić. O tak. Tak, wcisnąć. Nacisnąć to i strzelać. A, no właśnie, jeszcze ten tu. Jak się naciśnie na te cosie, to... Nie wiem, czy widzieliście, ale to strzeliło. Tak, no tak. To chyba... A, jeszcze jedno. Zrobię przedstawienie z panem Szczypcem i z paroma zinksami. Takie. Chyba będę na odcinku każdym takie robił przygody. Dobra, chyba wszystko gra na posterunku. Nic się nie dzieje. Zaraz, czy ja coś słyszę z tyłu? Nie! Jeśli chcecie uratować tego Super Jinxa, to dajcie łapkę w górę. Ja was żegnam serdecznie. No to pa, do następnego odcinka.